Witam Szanowni Państwo na kolejnym siadaniu prasowym. Tutaj w okresie powakacyjnym kilka tematów się nagromadziło i faktycznie, moi drodzy Państwo, teraz ten okres powrotu do szkół zaoferował nas rodziców i nie tylko, także dziadków, ponieważ wróciliśmy do odprowadzania naszych pociech do placówek oświatowych. Mam nadzieję, że ten początek roku i oczywiście wyprawka 300 zł, choć trochę pomoże Państwu, żeby zrekompensować wydatki na otwarciu właśnie każdego nowego roku szkolnego. Ale wracając do tych tematów, o których powiedziałem, chciałem poruszyć dzisiaj kilka kwestii, bo jak Państwo wiecie, obiecałem, że będę poruszał i te łatwe, i te trudne. Nie unikam żadnych tematów, liczając też na Państwa pytania. A więc pierwszym tematem jest to, że ostatni weekend to jest, był też pod takim hasłem wizyty naszego Pana Prezesa, Pana doktora Jarosława Kaczyńskiego w naszym regionie. Pan prezes, jak Państwo już wiecie, był w Nowym Targu i w Nowym Sączu. Oczywiście niektórzy bardzo nam przyjaźni zaczęli komentować, że były to zamknięte spotkania, nie można było się na nie dobić. Oczywiście, moi drodzy Państwo, to mówię wprost, spotkania były na zapisy, na zasadzie, żeby się po prostu zmieścić do sali. Tak, chcieliśmy wiedzieć, czy mamy rejestrować jedną salę, czy dwie sale. Jak Państwo wiecie, ostatecznie sala w USB, na przykład jeśli chodzi o spotkanie w Nowym Sączu, wypełniła się na full. Sala w Nowym Targu praktycznie również, a więc w związku z tym gigantyczna frekwencja. Blisko 700 osób wzięło udział w tych dwóch ważnych spotkaniach i Pan Prezes w ich ramach poruszył kilka bardzo istotnych kwestii. Oczywiście, jeśli ktoś zadzwonił do naszych biur wcześniej, kilka dni, nie było najmniejszego problemu, żeby można było na to spotkanie wejść. Nam tylko chodziło o to, że chcieliśmy wiedzieć, ile po prostu osób będzie. W związku z tym, idąc do tematów poruszonych i chyba to, co Państwa, idąc tak jak zawsze, to od ogólnokrajowych wiadomości do lokalnych, to pierwszym tematem, ostatnim number one, jest oczywiście, są oczywiście reparacje. I 6 bilionów 200 miliardów złotych, które zostały szacowane. Oczywiście, moi drodzy, trzeba sobie wprost powiedzieć, że te szacunki są minimalistyczne, oparte na pewnym wskaźniku traconego PKB. Te dane, te informacje są istotne, zawarte w trzytomowym raporcie. Raporcie, który pokazuje, co tak naprawdę, jakie zniszczenia, jaki sadyzm jest ze strony najeźdźców panował w okresie II wojny światowej. Drugi tom to na przykład są same zdjęcia, które pokazują właśnie te ofiary tego konfliktu, zniszczenia tego konfliktu. Moi drodzy, nie może być tak w życiu, bo przebaczenie polega na kilku etapach. Pierwsze, trzeba dojrzeć do przebaczenia. Drugie, trzeba wyciągnąć tą rękę, podać tą rękę, przebaczyć sobie. I takie elementy między nami a Federacją, a tutaj RFN-em już dawno nastąpiły. Krzyżowa, nie tylko, tam nastąpiło to pojednanie symboliczne. To pojednanie, gdzie obydwa narody powiedziały sobie, Niemcy po prostu nas przeprosili. Ale za przeprosinami idzie coś takiego jak zadośćuczynienie. Żeby nastąpiło pełne przebaczenie, zapomnienie nigdy nie nastąpi, bo zawsze będzie to gdzieś w naszych sercach tkwiło, ale trzeba też zadośćuczynić. Jeżeli to zadośćuczynienie otrzymało prawie 80 krajów na świecie, 80 prawie krajów na świecie, ostatnio nawet kraje afrykańskie otrzymały też zadośćuczynienie za pierwszą i drugą wojnę światową, to dlaczego my, Polacy, którzy byliśmy najbardziej pokrzywdzeni w czasie II wojny światowej, którzy byliśmy eksterminowani, bo przecież plan zakładał wybicie 85% społeczeństwa polskiego, zniszczono nasze miasta, naszą stolicę, zniszczono infrastrukturę, zabito naszą inteligencję, zabito naszych oficerów, zniszczono kraj doszczętnie. Jako jedyni mamy tych reparacji nie otrzymać. My przebaczamy, ale chcemy też pewnego zadośćuczynienia. Jak to zrobić? Czy są trybunały? Nie. Nie ma dzisiaj takiego trybunału, który, moi drodzy Państwo, takim tematem by się zajął. Trybunał Haski zajmuje się sprawami od 1952 roku. My mówimy tutaj o okresie II wojny światowej. Dlatego my apelujemy i będziemy to szerzyć na całym świecie. Raport jest już przetłumaczony na język angielski. Teraz go tłumaczymy na język niemiecki. Będziemy jeździć po niemieckich miastach, po całym świecie. Będziemy pokazywać, jakie były zniszczenia. Jak zniszczono Polskę, polskie społeczeństwo, które przecież było wielonarodowe, tak? W Polsce nie żyli, byli też pochodzenia osoby pochodzenia żydowskiego, polskiego, z polskimi korzeniami, nie tylko. Te wszystkie narody były tutaj eksterminowane przez najeźdźcę. W związku z tym, moi drodzy, tak, nacisk społeczny, nacisk międzynarodowy, a w najbliższym czasie po przetłumaczeniu raportu na język niemiecki oficjalna nota dyplomatyczna do naszych sąsiadów, do naszych partnerów, bo traktujemy jako przyjaciół i partnerów. Ale dobry przyjaciel, dobry partner musi się wykazać też
otwartym sercem, otwartą głową, żeby budować dobre relacje na przyszłość. A więc mamy nadzieję, że to nie było blagie, to nie jest jakieś oszustwo, te dobre relacje od wielu lat budowane, te przeprosiny, te składanie kwiatów, przyjazdy prezydentów, kanclerzów niemieckich, że teraz te czyny przekują się w realne zadośćuczynienie. A więc moi drodzy, tak, droga dyplomatyczna, droga przemawiania do społeczeństw, droga pokazywania po prostu prawdy. I mamy nadzieję, że nasi sąsiedzi po prostu to zrozumieją i przyznają, że faktycznie Polska nie może być pokrzywdzona. Jedna uwaga, co się chyba minimalnie przebija. W 1953 Bierut zrzekł się w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, wtedy ludowej, roszczeń do Niemiec. Ale to zrzeczenie było pod tak naprawdę zaborem, można powiedzieć wprost, rosyjskim. A nasze państwo było wtedy niesamodzielne. Bierut był po prostu marionetką Związku Radzieckiego. A ta decyzja nie została opublikowana w żadnym monitorze, ani dzienniku ustawowym, ani też w specjalnym publikatorze ONZ-u, w którym takie rzeczy się publikuje. Ta decyzja nie została nigdzie prawnie usankcjonowana. W związku z tym odwoływanie się do aktu z 1953, gdzie Polacy byli po prostu okupowani przez Związek Radziecki, jest niemoralne i prawnie nieuzasadnione. W związku z tym to jest taki najważniejszy chyba temat i dość twardo, Państwu przedstawiamy to. Pojednanie tak, przebaczenie tak, zapomnienie nigdy, ale zadośćuczynienie to jest moralnym obowiązkiem i prawnym obowiązkiem tego, który najechał nasz kraj. To jest dobry moment. Mamy wojnę w Ukrainie. Polska jest de facto w stanie nieformalnym, ale w stanie wojny z Rosją i czy to otwieranie drugiego frontu na Zachodzie akurat w tym momencie to jest dobry czas. Panie redaktorze, a kiedy będzie dobry czas? Minęło już tyle lat po II wojnie światowej. Żaden rząd nie miał odwagi wcześniej tego poruszyć. A ponadto zauważmy, że Polacy mimo tego, że wypełniliśmy kamienie milowe, że pomagamy, jesteśmy otwartym narodem, pokazaliśmy to, że potrafimy w konflikcie z naszym braciom z Ukrainy pomagać, mimo obietnic, że KPO wpłynie jak najszybciej, żeby Polskę odbudować też po pandemii, jak każdy inny kraj, przecież na pandemii ucierpieliśmy, to znowu Unia Europejska oszukała nas, a oszukały nas też Niemcy, które były gwarantem tych obietnic razem z panią przewodniczącą von der Leyen. A więc moi drodzy, chyba to jest dobry czas pokazać, że dobre relacje buduje się na prawdzie, na uczciwości, na rzetelności i na tym, gdzie szacunku wzajemnym stron. Kiedy reparacje wobec Rosji? Reparacje wobec Rosji, panie redaktorze, mamy tam jeszcze więcej, bo tam mamy traktaty ryskie, gdzie w złocie obiecała nam Rosja pewne zwroty. Mamy też zwroty pewnych elementów. Na razie Rosja prowadzi wojnę i dopiero możemy rozmawiać z krajem, który będzie ustabilizowany, z którym będziemy mieć relacje dyplomatyczne. No, na chwilę obecną z Niemcami, z tego co pamiętam, mamy bardzo dobre relacje dyplomatyczne, gospodarcze, społeczne. Mamy dużo wymian, a dzisiaj z Federacją Rosyjską chyba mamy zawieszone, a wręcz zerwane stosunki dyplomatyczne. Przywrócimy stosunki dyplomatyczne. Będzie z kim po drugiej stronie normalnie rozmawiać. Czy nie będziemy mieć dyktatora, jakiś realnie funkcjonujący rząd Federacji Rosyjskiej, wtedy będziemy wracać do sprawiedliwości dziejowej, czyli właśnie do odszkodowań i do wypłacenia zobowiązań traktatowych. Jeśli można, to się skarży, bo może warto też wspominać, o ile się nie mylę, bo wspomniał pan poseł o Bierucie, pomijając to, że był marionetkową postacią i ten rząd nie był niezależny w jakikolwiek sposób, to nawet wtedy, jeśli zrzeczono się reparacji, bo jeśli się nie mylę, to proszę mnie poprawić, ale tylko wobec NRD. Tak. A nie RFN. Nie. Przepraszam. Proszę tam jest poprawić. Wyraźnie sformułowanie jest wobec narodu niemieckiego. Rozszerzone. Ale w jaki sposób politycznie nawet mógłby, jeśli byliśmy w Układzie Warszawskim, należy od NRD. Okej, ja już odpowiem. Szczegóły. Formalnie tak jest zapisane. Polegał na tym błąd, że wtedy, bo to była konsekwencja decyzji Kremla, Kreml rzeczywiście próbując odbudować stosunki z Niemcami, głównie z RFN-em, bo o gospodarkę chodziło, zaznaczył, że chodzi tylko o RFN. Czy też o NRD, przepraszam. NRD. A później skorygowali. Bierut poszedł dalej i napisał wobec narodu niemieckiego. I to jest problem. Ale to też prawda. Jest jakiś zgrzyt nawet Dokładnie, ale moi drodzy, to też pokazuje, tutaj ta dyskusja jest rewelacyjna, bo pokazuje, że nawet Rosjanie mówili o NRD, a my, nasz przewodniczący wtedy Rady Państwa,
rozszerza sam od siebie, w cudzysłowie, oczywiście pod naciskiem, na całe reparacje względem narodu niemieckiego. Co też jest paradoksalne, przecież pamiętajmy, że Związek Radziecki nie chciał pomocy od Zachodu i o to tylko chodziło. Odrzucili nam plan Marszala, odrzucili nam reparacje, tak naprawdę odcięli nas od tych środków, które nam się po prostu należały. I czy to jest sprawiedliwe, że cała Europa się odbudowała na tych pieniądzach? Cała Europa dzisiaj jest na takim poziomie rozwoju, na jakim jest dzisiaj, a my musieliśmy sami ciułać, żeby to siłą Polaków, ciężkiej pracy Polaków, to co mamy dzisiaj wypracować sobie, żebyśmy musieli gonić Unię Europejską. Gdybyśmy te środki z planu Marszala, gdybyśmy te reparacje, tak jak wszyscy dostali w tym czasie, w którym powinniśmy dostać, to Polska dzisiaj byłaby na identycznym poziomie jak Niemcy czy Francji. I to jest ta niesprawiedliwość dziejowa. I za to faktycznie należy nam się bodajże, z tego co moje serce mi podpowiada i rozum, coś uczknąć z tego sprawiedliwego tortu dziejowego. Ale idąc... Kolejna niesprawiedliwość właśnie, że drugi plan Marszala jest nam odcinany. No właśnie, no i dzisiaj tak naprawdę drugi plan Marszala, można nazwać KPO drugim planem Marszala w pewnym sensie, no znowu dzisiaj mamy być ofiarą jakiejś ideologii, jakichś przesłanek, Bóg wie jakich, kiedy są kamienie milowe, są one określone, my te kamienie milowe zaczynamy realizować, bądź realizujemy, bądź zrealizowaliśmy, nie odcinamy się od nich, idziemy na sukurs naprzeciw, podaliśmy rękę, tak, cofnęliśmy się dla dobra narodu polskiego i na Polski z wielu naszych też postulatów, żeby tylko właśnie zabezpieczyć byt naszego narodu i naszej gospodarki, a dzisiaj nam znowu pokazano to, co nam pokazano dyplomatycznie. Czy są sędziowie, o których się toczy sporo, nie orzekają? Którzy sędziowie? Ci... Znaczy, moi drodzy Państwo, tam mamy 500 czy 700 spraw i oczywiście medialnie roztrząsamy tylko kwestię 3 czy 4 panów, zapewniając, że w tych 700 sprawach jest na przykład sprawa sędziego, który w czasie pracy w swoim gabinecie zgwałcił koleżankę adwokat, tak? I teraz Unia Europejska żąda, problemem jest to, że jeśli my cofniemy wszystkie decyzje Izby, to ten gwałciciel na jeden dzień albo na kilka dni wróci znowu do zawodu, bo ten wyrok będzie niebyty. I teraz trzeba znaleźć formułę prawną, bo to nie jest tylko pan Tuleja czy pan XYZ, tylko cofnięcie tych wszystkich wyroków spowoduje cofnięcie tego też gwałciciela. I co? Wpuścić gwałciciela do pracy? A więc, moi drodzy Państwo, trzeba znaleźć taką formułę, żeby wygaszając te wyroki, nowa izba, bo można je wszcząć na nowo przed nową izbą, która jest już prawnie powołana, one muszą być tam zweryfikowane. Więc panowie sędziowie, bardzo prosta droga. Chcecie wrócić do orzekania, zwracacie się do nowego organu, który został powołany w Sądzie Najwyższym. On weryfikuje wyrok, albo go podtrzymuje w mocy, albo go cofa. I nic tutaj nie szkodzi, żeby panowie to z tego mechanizmu skorzystali. A więc koniec jakiejś propagandy medialnej. Moi drodzy Państwo, nie da się cofnąć tak łatwo wyroków. A my w mediach tego słyszymy o 3, może 5 panach. A wyroków jest ponad 700. Dobrze, ale moi drodzy, idąc dalej, żeby nie zagadać, bo to był istotny temat, ale prawdziwy temat, a trzeba twardo stawiać fakty, trzeba uczciwie, z otwartą przyłbicą o nich mówić. Oczywiście mamy trudną drugą rzeczą, którą poruszył pan prezes, bardzo istotną, moi drodzy Państwo. Oczywiście jest kryzys energetyczny, kryzys wojenny i to, co nas czeka najbliższą zimę. My 2 września dokładnie uchwaliliśmy nową ustawę, gdzie rozszerzyliśmy zakres wsparcia, czyli oprócz tego słynnego węgla, czy 1000 na węgiel, dorzuciliśmy, moi drodzy Państwo, i teraz już będę się posiłkował kartką, 3000 na pelet i inne biomasy, 1000 zł do drewna kawałkowego, 500 zł do gazu LPG i 2000 do oleju opałowego. Ponadto przypominam, że gaz systemowy ma zamrożoną stawki do 27 roku, a więc nie będzie drożał. W związku z tym tam nie ma dopłaty, tylko tam zamroziliśmy po prostu stawki gazowe. Ale też przypominam Państwu, że wcześniej zjedliśmy przecież VAT. Z energii elektrycznej z 23% do 5% zmniejszyliśmy. Paliwo z 23% do 8%. Ciepło systemowe z 23% do 5%. A więc naprawdę, jeśli mamy być rzetelni, to robimy wszystko, co możemy. Oczywiście ta pomoc nie jest 100%owa, nie jest zaspokajająca wszystkie potrzeby. Oczywiście węgiel kupujemy, bo dzisiaj nie sztuką jest kupić węgiel. Dzisiaj węgiel jest do kupienia. Sztuką jest dzisiaj przewieźć ten węgiel, rozdystrybuować go do państwa, do domostw. I może być tak, że państwo na przykład w tym miesiącu kupicie tylko tonę węgla, za 2 miesiące znowu tonę. Niestety w tę zimę będziemy musieli mieć ten niski komfort, że będziemy musieli częściej po prostu poszukiwać tego źródła energii. Nie tak, że raz pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy na cały sezon. Może tak się zdarzyć, ale tego węgla nie zabraknie. Będzie trzeba włożyć trochę wysiłku, ale niestety, moi drodzy Państwo,
mamy wojnę, mamy zaburzony łańcuch dostaw energetycznych, zerwaliśmy z Rosjanami dostawy węgla, tak jak było to oczekiwane, żeby nie wspierać tej machiny wojennej i niestety pewne konsekwencje musimy ponieść. Ale szczerze, wolę, czy też mam nadzieję, no mówię w swoim imieniu, wolę trochę mieć tych trudności w zakupie węgla, niż żeby Polacy ginęli, żeby tutaj był ten scenariusz wojny toczący się na terenie naszej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, czy rząd rozważa pomysł dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli chodzi o zakup energii? W ubiegłym roku firmy płaciły 386 zł za megawattogodzinę, dzisiaj jest 2200. Sześciokrotna. Panie redaktorze, tak jak mówiłem, VAT zdjęty jest z 23% na energię elektryczną do 5. Tak, szykujemy ustawę, szykujemy rozwiązanie dla prosumentów indywidualnych i strategicznych na firm, żeby przetrwało. Oczywiście przecież wiemy, że gospodarka musi przetrwać. Moi drodzy Państwo, to co powiedział Pan Prezes w Nowym Targu, są dwa sposoby walki na przykład z inflacją. Jeden jest bardzo prosty i banalny, który był stosowany w tym kraju wielokroć, dzięki panu Balcerowiczowi przynajmniej dwukrotnie, który doprowadził do recesji gigantycznego bezrobocia i biedy, stłumienie inflacji poprzez właśnie ograniczenie wydatków środków, zamrożenie środków finansowych, wycofania pieniędzy z gospodarki i będziemy mieć recesję, będziemy mieć gigantyczne bezrobocie, albo tą drogę, którą wybraliśmy, która jest trudna, czyli walka z długofalową inflacją, ale łagodzenie jej skutków, ale utrzymanie wzrostu gospodarczego, utrzymanie miejsc pracy i godności ludzkiej. To jest trudny wybór. Obydwa są bardzo ciężkimi wyborami. Jeszcze tym bardziej, że za rok mamy wybory i każdy by chciał się cieszyć wielkimi sukcesami. Ale odpowiedzialna władza, władza, która dba o społeczeństwo, wie, że musi dbać też o gospodarkę, o rozwój państwa na przyszłość. A więc oczywiście tak, strategiczne jednostki typu szpitale, OSP, szkoły i tak dalej będą objęte wsparciem, jeśli chodzi o zakup energii. Prosumenci, czyli państwo, pan prezes też ujawnił rąbka tajemnicy w Nowym Sączu, że przygotowany jest projekt, który będzie polegał na tym, że do 90% zużycia wziętego sprzed okresu pandemii cena energii będzie normalna, bardzo niska, a dopiero po przekroczeniu tych 90% z tamtego okresu rozliczeniowego cena będzie większa. Dlaczego? Chcemy Państwa przekonać, żeby prosumenci zmniejszyli zużycie o te 10%. Ale robimy to pozytywnie, czyli 90% energii dostaniesz bardzo tanio, tego co zużywałeś, ale 10% już będzie drogie, dlatego też zredukuj te 10%, bo te 90% jeśli się zmieścisz, będziesz miał po cenach normalnych. A dla firm wsparcia? Firmy też dostaną oczywiście wsparcie państwowe, nie tylko azoty już dostały, dostają też przecież, mamy nawozy, mieliśmy zachwiany też łańcuch, jeśli chodzi o zabezpieczenia spożywczego, też polski rząd przygotowuje te rozwiązania. Moi drodzy Państwo, nie da się w jednej ustawie, w jednej sekundzie, w jednej chwili stworzyć przepisów, które zabezpieczą wszystko. Nikt nie jest omnibusem. My reagujemy bardzo szybko i te rozwiązania będą na bieżąco realizowane. No dzisiaj jest śmieszna kontrola posłów opozycji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Jeżdżą po firmach, które ściągają węgiel i będą udowadniali, że ten węgiel jest niskiej jakości. Moi drodzy, no to już sobie odpowiedzmy na coś. Albo walczymy o bezpieczeństwo energetyczne kraju, żeby Polakom było ciepło, żeby nasze firmy nie stanęły, gospodarka funkcjonowała i kupujemy po prostu węgiel tam, gdzie jest dostępny w każdej ilości, żeby jak najszybciej go dostarczyć. Albo bawimy się w polityczkę, bo idą wybory i będziemy się bawić w sprawdzanie jakości. Oczywiście, że nieraz ten węgiel będzie gorszej jakości, bo jakość węgla polskiego jest rewelacyjna. Ale niestety Unia Europejska przez lata zmuszała nas do zamykania ścian i kopalni. A dzisiaj trzeba je zreaktywować, ale nie reaktywuje się ściany w kopalni w ciągu 2-3 miesięcy, tylko reaktywacja ściany to jest minimum 9 miesięcy. Budowa nowej kopalni, nowej, od początku, od zera, ze wszystkimi zgodami, to jest około 8 lat. A więc moi drodzy, my dzisiaj robimy wszystko, żeby zabezpieczyć naród polski na jego bezpieczeństwo energetyczne. A nie bawmy się to, co się bawi dzisiaj opozycja. A więc pozdrawiam kolegów posłów, bo jak lubią tracić czas, i nie zajmować się konkretami, to jak się bawią sprawdzanie papierów i dokumentów. Panie prezesie, jak pan skomentuje, bo prezes zaczęła w tej chwili pani wszystkim poza oponami czy tym podobnymi rzeczami? A panie redaktorze, jak to skomentować? Mamy wojnę, jeśli braknie, to co będziemy się bawić, że nie można drewnem czy gorszym jakością węgla? Przeżyjemy. Przeżyliśmy tyle lat. Oczywiście, że środowisko za nas ważne, smog jest dla nas ważne. Tam, gdzie się da, oczywiście przecież gaz jest. Tam, gdzie będzie się możliwe węgiel, to jest węgiel i będziemy go dostarczać. Ale jeśli ktoś ma mieć wybór zimno, a palić po prostu gorszym węglem, to tak. Zalecamy Państwu, palcie gorszym węgiel. Śmieciami? Bo to ale pan prezes nie powiedział, że śmieciami, bo tego jak pan redaktor zacytuje wprost, nie palcie oponami i tym podobnymi rzeczami.
A w tym podobne rzeczy to są przecież odpady, plastiki, tak? Żeby nie palić po prostu plastikami. Żeby palić wszystkim, czyli typu drewno, gorszy węgiel jakości, miały, nie tylko, które były, wycofywaliśmy, groszki jako groszki, etc. To jest jak najbardziej akceptowalne, ale po prostu nie palić z rzeczami, które są jawnie truciznami, tak, dla środowiska. To przecież każdy rozsądny człowiek, który chce wyciągnąć jakąś prawdziwą intencję z wypowiedzi, zrozumiał tę wypowiedź pana prezesa, która jest pełna troski o po prostu przeciętnego obywatela, którego nie stać na fajerwerki, bo nie zarabia fortuny i po prostu chce przetrwać tą zimę dla emerytów, to rencistów, dla ludzi. A więc tak, zezwalamy na palenie gorszą jakością węgla, miałami, wszystkim innym polecam, ale po prostu nie palmy, moi drodzy Państwo, plastikami, oponami, tym, co po prostu nas jawnie truje, zabija, tak? A więc to jest pewien rozsądek. Ale z drugiej strony, jak mamy wojnę, stan wojenny i ktoś też będzie jakaś starsza osoba, to czy mamy ją ukarać, że ona walcząc o swój byt, o swoje bezpieczeństwo, o ciepło w domu, zapali tą butelką? W normalnym czasie tak, ścigamy to, ale dzisiaj nie mam zamiaru, tak jak sędziowie lata temu panią skazali za kradzież jednego cukierka, bo była głodna, za 10 groszy dostała wyrok. A więc nie będziemy ścigać w tym sezonie. W tym sezonie pozwalamy Polakom walczyć o swój byt, o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Ale oczywiście w pewnym rozsądku, moi drodzy Państwo. I o tym mówi prezes. Trzeba do wszystkiego pochodzić rozsądkiem. Nie panikować, bo nie po prostu nam chcą skłócić. Dobrze, ale moi drodzy... Tak, moi drodzy Państwo, na przykład w rejonach Lubelszczyzny widziałem osobiście, moja koleżanka poseł przedstawiała mi plany, gdzie już są wszystkie zgody, decyzje przygotowane, oczywiście decyzją Unii Europejskiej, bo to wstrzymane. Mamy zasoby dość płytko jeszcze tam uformowane kamienia węgielnego, kamiennego, przepraszam, bo tam jest właśnie złoże nie brunatne, a kamienne, gdzie, ale jednak to jest też 2-3 lata jeszcze, zanim uruchomimy coś. Sytuację, myślę, że takie równoczesne reagowanie. Tak. My, ministrowie do spraw energetyki, moi drodzy Państwo, wskrzeszają ściany, zwiększamy liczbę zmian w kopalniach, tak? Prosimy o pomoc naszych kochanych górników, żeby po prostu ich wytrwałość, ich siła, też ich cięższa praca pozwala nam zwiększyć wydobycie. Zmieniamy też sita, bo okazuje się, że można tak przesiać węgiel, że więcej tego węgla możemy teraz do indywidualnych odbiorców wysłać, bo ten zakupiony chcemy do tych dużych elektrowni wysyłać. W związku z tym, moi drodzy Państwo, robimy wszystko, żeby każdy gram tego węgla z polskiego wydobycia został uratowany. Czy eksport węgla z Polski powinien być zabroniony według Pana? Tak, teraz nie ma eksportu, eksport jest zatrzymany. Tak samo. No dobrze, ale to było przed kryzysem, którego się też nie mógł nikt tak spodziewać. Przypominam, że my nagle zerwaliśmy relacje z Federacją Rosyjską, zaprzestaliśmy ściąganie węgla, a więc moi drodzy Państwo, tak, to jest sytuacja kryzysowa, dawniej sprzedawaliśmy węgiel, teraz wyjazd żadnego krama węgla nie będzie możliwy, wszystko kierujemy na rynek polski. Tak, ale panie redaktorze, dzisiaj jest wszystko już zamrożone. Dzisiaj cały węgiel idzie. Oczywiście trzeba pamiętać jedną rzecz, panie redaktorze, są też kontrakty międzynarodowe. I nie można też w pewnym momencie zerwać z dnia na dzień kontraktów międzynarodowych, bo kary, które byśmy ponieśli w wyniku niedostarczenia towaru, byłyby gigantyczne na branży, a też nie chcemy doprowadzić do klęski i do upadku naszych kopalni. Przecież oni mają kontrakty zawarte, podpisane. Nie jest tak, że my szczelimy palcami i do krajów zachodnich nie wytransportujemy nagle węgla. Tak? A więc, moi drodzy, to wszystko wymaga dyplomacji, równowagi i czasu, ale wygaszamy wywóz tego węgla. Panie redaktorze, nie jestem specjalistą, nie jestem w rządzie, nie jestem do spraw energetyki, a więc wiem, że ściągamy węgiel z tego, co nam przedstawiano w Sejmie, z kilkunastu kierunków. W tym też korzystamy z każdego możliwego kierunku ściągnięcia tego węgla, miałów i nie tylko. Jak Państwo wiecie, Polska Grupa Energetyczna miały na przykład zaczęła sprzedawać, ponieważ czego nie robiliśmy, tak? Te kotły od pierwszej do trzeciej kategorii mogą spalać miały, tak? W związku z tym też uruchomiliśmy tą sprzedaż, żeby te kategorie urządzeń uruchomić. Dobrze, ale moi drodzy Państwo, idąc dalej. Czy według Pana powinno się zakazać eksportu polskiego drewna? Ale panie redaktorze, spędzałem wakacje w Kołobrzegu, gdzie mamy port, który głównie obsługuje drewno, tak?
I nie widziałem tam niestety ani grama węgla, który był, znaczy drewna, które było wywożone, ale widziałem zboże z Ukrainy, które jest transportowane w świat. I pociągi tam ciągnęły zbożem, bo pomagamy Ukrainie to złoto, czyli zboże, kukurydzę dawać do krajów na całym świecie. Mam jedną statystykę, wzrost przeładunku drewna w porcie gdańskim 3150%. Dobrze, ale panie redaktorze, przypominam, że jesteśmy największym producentem węgla, czy drewna. Drewna, z tego co wiem, w Polsce nie brakuje i drewno jest dostępne. I przypominam panu, ale dobrze, ale panie redaktorze, ale przecież ja powiedziałem panu przed chwilą. Są kontrakty międzynarodowe. Czy pan chce zerwać ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Niemcami nagle kontrakty z dnia na dzień i zapłacić 10 razy wartość, czy tam 5 razy wartość kontraktu i żeby nasze firmy zbankrutowały? To jest nierealne. Trzeba renegocjować umowy, trzeba je wygaszać stopniowo, ograniczać ich tego. To powiedziałem. Każdy rozsądny człowiek wie, że nie da się łańcucha zerwać tak od tak, z dnia na dzień. My zerwaliśmy z Rosjanami, tak, ten łańcuch, ale chyba z partnerami zachodnimi nie możemy. Bo chyba jesteśmy w Unii Europejskiej. Coś mi się wydaje, jest gwarancja przepływu usług i towarów i musimy konsultować to z Komisją Europejską. A więc coś mi się wydaje, że ten transport musi istnieć do momentu, kiedy dogadamy się z partnerami, że ten transport będzie ograniczony, bo nie jesteśmy w stanie do tego, ale to musi być w renegocjacjach umów. Tam w tym roku eksportowaliśmy sumę X, wartość X, a teraz 30 razy 1,5 X, to znaczy, że chyba... Ale panie redaktorze, a skąd pan wie, jakie my umowy podpisaliśmy? Bo ja tego nie wiem. Czy pan ma tam napisane, jakie są umowy międzynarodowe, jak one się czasowo rozkładają? Nie wiemy tego. A więc panie redaktorze, zostawmy to ekspertom. No chyba bez umowy nie sprzedajemy na krzywy ryj niczego za granicę. A więc mam nadzieję, że jednak sprzedajemy to z umowami. Tak. Wszystko jest realne, panie redaktorze, ale pan z góry założył, że sprzedajemy na rympał i dopłacamy, bo coś kombinujemy, a więc nie, tak też nie jest. Dobrze, ale moi drodzy państwo, a propos pomocy dalej. Oczywiście instytucje, prosumenci będą mieli pomoc, a teraz pomagamy do JST. 13,7 miliarda złotych teraz wysłaliśmy do samorządów terytorialnych, żeby właśnie te ceny energii teraz poprawić i komfort i też wydatki bieżące, bo to, co jest przekleństwem samorządu gmin, na inwestycje mają kasę, jakiej nigdy nie mieli. Zresztą to możecie państwo spytać, którego chcecie samorządowca. Nigdy w historii Polski nie było takich inwestycji jak rządowych, jak teraz w samorządach, ale brakuje im na wydatkach bieżących. W związku z tym zdecydowaliśmy, ponieważ wiadomo, daliśmy do 26 roku brak PIT-u, zwolniliśmy emerytów z PIT-ów, tak? Zmniejszyliśmy PIT z 17 do 12%. Pomogliśmy społeczeństwu, ale tym samym ograniczyliśmy dopływ środków do samorządu. W związku z tym, żeby im to zrekompensować, oprócz tego współczynnika korygującego, który istnieje, przekazujemy teraz 13,7 miliarda złotych na wydatki bieżące, żeby właśnie ten problem energetyczny pomóc im rozwiązać. W związku z tym, jak państwo widzicie, staramy się na wszelkich frontach działać. Ale teraz do milszych rzeczy, bo to były ciężkie tematy przed chwilą, ale prawdziwe i tutaj ta dyskusja, dziękuję za nią, bo ona się musi odbywać. Proszę jedno pytanie. Nie martwi pana obsługa długu w najbliższym budżecie 60 miliardów złotych? Panie redaktorze, każdego ekonomistę, a ja jestem ekonomistą, członkiem Komisji Finansów Publicznych, martwi obsługa długu publicznego, ale mam nadzieję, że jak Niemcy uznają dług w stosunku do nas, to między innymi umorzą nam część długu publicznego względem Federacji Niemieckiej i wtedy spadnie też obsługa długu publicznego, ale Niemcy to mogą zrobić od tak z dnia na dzień. Ale moi drodzy, ale drodzy, tylko trzeba mieć moralne prawo do uwzględnienia tego, bo też w tym długu publicznym są też długi względem kilku krajów, ale także też oczywiście Niemiec. Ale oczywiście, panie redaktorze, tak, wiemy, jaka jest obsługa, zdajemy sobie z tego sprawę. Na każdej Komisji Finansów Publicznych w kuluarach nie tylko rozmawiamy na ten temat. Martwi nas to, ale PKB, które rośnie naszej Rzeczypospolitej Polskiej, pozwoli nam ograniczyć tak naprawdę koszty obsługi przez te ostatnie lata długu publicznego. One spadały. W tym roku mamy wysoką inflację, w związku z tym te koszty trochę wzrosną, bo to jest logiczne przy inflacji. Ale tak, oczywiście patrzymy na ten współczynnik, patrzymy na zadłużenie Polski, ale z drugiej strony, czy zostawić Polskę bezbronną, czy zainwestować w HIMARS-y i inne urządzenia, które będą miały tendencję do odstraszania? Odpowiedzmy sobie na pytanie, bo pan Putin nie ukrywa, że wolna, suwerenna Polska i kraje nadbałtyckie to nie jest w jego interesie. A więc z drugiej strony możemy już zatrzymać, bo właśnie chciałem teraz powiedzieć, że w przyszłym roku 3% PKB dajemy na wojsko. I jest specjalny fundusz, którym wydamy miliardy złotych na zakupy sprzętu wojskowego. No cóż,
przez lata zarzucano, że nie ma tych zakupów. Teraz je robimy, teraz nam się zarzuca, że je robimy. No, albo nasza armia musi mieć zdolności odstraszania, bo trzeba pamiętać maksymę, znaną maksymę w świecie wojskowym i też powszechnie, że jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. A więc, moi drodzy Państwo, tylko duże zdolności odstraszania dadzą Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwo, ponieważ przypominam, że armie europejskie są w opłakanym stanie. Niemcy praktycznie nie mają armii. Zresztą poświadczyło o tym, jaką pomoc wysłali na Ukrainę, pierwszą pomoc, 5 tysięcy zdezelowanych hełmów. A więc, moi drodzy Państwo, to pokazuje, jaka jest ubóstwo wojskowe. 42 czołgi, także też są... No ale ja mówię o ubóstwie europejskiej armii. Mamy problem z bezpieczeństwem. Dzisiaj jakby tak na dobrą sprawę Federacja Rosyjska chciała podbić Europę, używając już arsenału nuklearnego, to byśmy mieli, moi drodzy Państwo, nie za wesołą sytuację. Jednym słowem patrząc. Ale dlatego też Polska się zbroi, wydaje te środki, ale to konsekwencją tego jest podwyższenie długu publicznego, też w pewnym zakresie. Przecież była pandemia. 200 miliardów złotych daliśmy na pomoc firmom. Idzie ta zbrojenia. No moi drodzy Państwo, część mamy na to środku, bo naprawdę tak uszczelniliśmy system, że od 2015 roku do dzisiaj dwukrotnie wzrósł budżet państwa polskiego. Oczywiście PKB rosło, oczywiście kwestia inflacji i tak dalej, ale także ten wzrost, uszczelnienie. A więc mamy z czego wydawać te środki pieniądze, mamy z czego wspomagać Polaków, ale to są też sytuacje nadzwyczajne. I w pewnym momencie ten dług też w jakimś stopniu będzie rósł. Dobrze, ale... 30% inflacji, panie pośle, to jest według pana już przestanie rosnąć od przyszłego miesiąca, jak zapowiadał prezes Glapiński, czy to jednak... Panie redaktorze, nie tylko prezes Glapiński to zapowiadał, bo ja słyszałem wielu wspaniałych, nawet TVN-owskich ekspertów, którzy mówili, że w sierpniu inflacja stanie. Ekonomia polega na tym, że jest tak dużo stymulantów i dystymulantów i zmiennych, że my możemy tylko prognozować pewne wydarzenie w pewną dozą realności i z pewnym ryzykiem oczywiście tych wszystkich przewidywań. Oczywiście teraz skoczyła, było wiadomo, że to jest okres wakacyjny, a więc wakacje trochę mniej patrzymy na portfel i wydajemy. W związku z tym te ceny w sierpniu jeszcze musiały wzrosnąć. Zobaczymy, jak dalej będzie się zachowywała energia, jak będzie się dalej zachowało na rynkach światowych paliwo, energia, etc. No i jest prosto. Mogą spaść ceny, ale Unia Europejska w końcu zweryfikuje swoje podejście do certyfikatów energetycznych i obniży te ceny, albo przynajmniej odroczy wejście tego europejskiego ładu energetycznego do przynajmniej o te 50 lat i daje ulgę Europie, żebyśmy mogli się po prostu odbudować po pandemii, po okresie wojny. Więc, moi drodzy Państwo, Unia Europejska ma potężne narzędzia, gdzie mogłaby pomóc wszystkim swoim członkom. Wakacje kredytowe to jest pomysł na walkę z inflacją? Panie redaktorze, jeśli wybraliśmy model niezwiększania bezrobocia i walki długotrwałego z recesją, mamy coś takiego, że oczywiście ludzie teraz nie będą już pobierali kredytów, bo są zbyt wysokie stopy wejścia, więc już się zamroziły kredyty. Jak pan wie, akcja kredytowa praktycznie spadła do 20% tego, co było i będzie pewnie jeszcze spadała, ale ci, co wzięli kredyty, czy pan chce, żeby, panie redaktorze, wyobraża sobie, żeby 2 miliony prosumentów upadło, zbankrutowało, klepało biedę, bo my im nie pomożemy? Ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście... Jest jeszcze jedna dana ważna. Z 50% wartości kredytów, 20% najbogatszych Polaków wzięło 50% kredytów. Pozostaje 50% wzięło 80% Polaków. Czyli pomagamy głównie tym bogatszym. Panie redaktorze, 1% ludzi na świecie posiada 90% środków światowych. A więc jakbyśmy tak patrzyli, to wszyscy pracujemy dla tych 1% tych najbogatszych. Ale moi drodzy, bo tak wygląda statystyki, jeśli patrzymy na te statystyki. Nie da się, co chcemy dzielić ludzi? Dzisiaj, moi drodzy Państwo, no, wydaje mi się, że obywatele są równi i my pomogliśmy tylko, proszę popatrzeć, my nie pomogliśmy kredytom na budowę firm i tak dalej, tylko pomogliśmy indywidualnym odbiorcom kredytu, rodzinom, które mają problem i to pod pewnymi warunkami obwarowanymi. To nie poszła taka akcja kredytowa, luz bluz każdemu dajemy, bo to nie jest prawdą. My wybraliśmy tylko wyselekcjonowane grupy, którym one są problemem. Czyli to są po prostu młode rodziny, mieszkańcy, Polacy, a nie firmy. Firmom nie pomogliśmy w wakacjach kredytowych, ale też trzeba się zastanowić, czy firmom nie pomóc, bo te firmy dają zaś miejsca pracy. Dają miejsca pracy, dają nam środki finansowe. Dając nam środki finansowe, ktoś ma jak spłacić kredyt indywidualny, który zaciągnął. Więc, moi drodzy Państwo, to nie jest też tak proste, żeby nie pomóc temu bogaczemu czy firmie, bo ta firma daje zaś pracę tysiącom, setkom innym i my chcemy, żeby ta firma nie ograniczyła tego zatrudnienia. Ale dobrze, to są tematy trudne, moglibyśmy godzinami nad nich rozmawiać. Myślę, że ja jestem otwarty na
na wizyty jeszcze u Państwa, więc na pogłębienie tej dyskusji. Dobre wiadomości następujące z regionu, żeby nie przegadać. Kierunek lekarski. Moi drodzy Państwo, w tamtym tygodniu minister Bromber wizytował PWSZ, WSB, Szpital w Sączy, Szpital w Limanowej. Dobra wiadomość jest taka, że na dzień wczorajszy praktycznie zebraliśmy kadrę potrzebną do utworzenia tego kierunku. Brakuje dokładnie jednej specjalizacji. Druga wiadomość na dzień wczorajszy, 2/3 wniosku, że jest gotowe. Oczywiście, czy może to się uda, nie udać? Oczywiście, że może się nie udać. Jest jeszcze przed nami tyle progów i wątpliwości, że albo odniesiemy sukces, albo odniesiemy wielką porażkę. Ale na chwilę obecną na tym etapie jest pełna zgoda Ministerstwa Nauki i Ministerstwa Zdrowia na uformowanie tego kierunku lekarskiego. 60 lekarzy w przyszłości ma szansę kształcić się na każdym roczniku w Nowym Sączu. I teraz rozmowy, wczoraj była Rada Społeczna Szpitala w Nowym Sączu. Zaczęliśmy dyskusję ponad podziałami politycznymi jakiegokolwiek, żeby zacząć klinicyzować szpital w Nowym Sączu. Między innymi i szpitale, które będą partnerami tego wydarzenia, czyli też na pewno Limanową i Krynicę, może też i Gorlicę. A więc, moi drodzy Państwo, będziemy starać się pozyskiwać środki, żeby dodatkowa kadra zaczęła pracować też w Sądeckim Szpitalu, też ta kadra z tytułami naukowymi, czyli doktorów habilitowanych, profesorów, doktorów, żeby zwiększyć tą liczbę, też kształcić kadrę. Zresztą mamy wspaniałych lekarzy, którzy już się zapisali do tego wniosku, do wykładów i będziemy się starać niektóre oddziały klinicyzować, podnosić ich rangę, ich jakość, uszpętawiać je więcej, a więc oczywiście z biegiem czasu ten szpital będzie stopniowo podlegał pełnej metamorfozie. Kierunek lekarski to nie tylko kształcenie lekarzy. Możliwe, że oni zostaną u nas w regionie. Wzmocnią tą kadrę, której brakuje przecież, ponieważ te błędy wieloletnie w kształceniu lekarzy to się pomściło. Przypominam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł w ciągu ostatnich 7 lat dwukrotnie liczbę miejsc na kierunku lekarskim. Teraz chcemy jeszcze o pół raza ją podnieść. W związku z tym to też jest wzmocnienie szpitala w Sączu i szpitali lokalnych, czyli Limanowej, Krynicy, ponieważ kiedy wzmocnimy kadrowo, wzmocnimy ich też tak jakby dodatkowymi pracownikami, damy też środki na badania, to też będzie pozwalało rozwijać się młodym lekarzom, w ogóle lekarzom, robić różne artykuły, nie tylko jeździć na konferencje, rozwijać techniki, to też podniesie znacznie jakość i znaczenie tego środków. A więc to nie tylko, że podniesienie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa regionu, ale także podniesienie prestiżu, bo Nowy Sącz nareszcie stanie się miastem, to co kiedyś mówiliśmy, akademickim. Akademia Nauk Stosowanych z kierunkiem lekarskim i Wyższa Szkoła Biznesu od 1 października tego roku, jak wszystko dobrze pójdzie, z kierunkiem prawo, pozwala na tym, że nareszcie nasze uczelnie mamy wszystkie najbardziej prestiżowe kierunki. Mamy instytuty techniczne, będziemy mieć kierunek lekarski, jak wszystko dobrze pójdzie, prawniczy, nie tylko. W związku z tym młody człowiek może tu zostać, młody człowiek może tu studiować, młody człowiek może się rozwijać na Sądecczyźnie i prestiż Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Goliczyzny naszego regionu Podhala po prostu znacznie wzrośnie. Czy 6-letnie studia medyczne? Tak, tak, pełne studia, jak wszystko dobrze pójdzie, wniosek na 60 lekarzy od przyszłego roku akademickiego. Jeżeli się gdzieś nie potkniemy, a takie potknięcie jest możliwe, jeśli staniemy ponad podziałami, wszyscy, razem, wespół, zespół, i każdy będzie pomagał w tym temacie, podejdzie z sercem jako sądeczani, nie tylko, że to warto zrobić, to myślę, że odniesiemy sukces. A tutaj wielkie podziękowania do kadry Szpitala w Nowym Sączu, która podeszła na chwilę obecną rewelacyjnie do tego tematu i dziękuję wszystkim tym lekarzom, którzy podjęli się wkładu wysiłku do tworzenia tego kierunku, którzy przyjęli to z pewną dozą nieufności, ale z dużym otwartością. Ale i też tworzą tą kadrę i bardzo Wam za to dziękuję, bo budujemy lepszą przyszłość, po prostu dynamikę naszego regionu. Minister Czarnek powiedział, lepszy lekarz Nowego Sącza niż żaden. Ale panie redaktorze, jeśli pan chce mi powiedzieć, że lekarz wykształcony w dużych ośrodkach jest lepszy, to jest błędne mniemanie, bo widziałem takie oczywiście komentarze wielkich ekspertów i znawców, to znaczy w dziedzinie wszystkiego od futbolu powyższał rakiety kosmicznej, a więc generalnie rzecz ujmując, moi drodzy Państwo, ostatnie LEP, czyli lekarski egzamin państwowy, pokazał, że małe ośrodki pobiły w wynikach wielkie ośrodki, wielkie kolegia medica. Czyli ci młodzi lekarze wychodzący się z małych ośrodków są lepiej, można powiedzieć, nie lepiej, ale generalnie tak samo przygotowani. A więc, moi drodzy Państwo, czy lepiej jest, żeby rezydent był na klinice, gdzie 40 rezydentów i jak dostaje operację, to jedną na tydzień, to byle jaką, co mu zostanie, czy jest jednym z dwóch rezydentów i operuje na potęgę i uczy się w praktyce, tak? I ma to wielkie doświadczenie. Ja prywatnie wolę iść do lekarza, który jest świetnym operatorem, który wiem, że wykonał 1000-1500 operacji jakiegoś typu, niż do kogoś, kto jest nawet utytułowany, ale tych operacji w roku wykonuje 2 czy 3.
A więc, moi drodzy Państwo, praktyka, małe ośrodki są ambitne i małe ośrodki widzą człowieka i w małych ośrodkach można nabrać szybciej praktyki, szybciej się przygotować do zawodu, dynamicznego zawodu. Ja myślę, nie dyskredytowałbym tych lekarzy. To znaczy, że chcę Pan powiedzieć, że prawnik z Zamościa czy jest gorszy od prawnika z Warszawy. Odważna teza. A może inżynier z Nowego Sącza, który studiował na PWSZ-cie, na Instytucie Technicznym, naprawia auta, jest rewelacyjny, wszyscy do niego jeżdżą, jest gorszy od tego, który skończył w Krakowie. No, a więc generalnie rzecz ujmując, pan minister miał co innego na myśli, że lepiej, żeby szybciej kształcić ludzi wszędzie, gdzie się da, niż czekać na tego lekarza z dużego ośrodka, gdzie tam już jest ograniczona pula możliwości przyjęcia tych młodych lekarzy. Dobrze, Centrum Krwiodawstwa, nie będę się powtarzał, ale pan minister Bromber też przyjechał po to, żeby wzmocnić starania Centrum Krwiodawstwa w Limanowej, bo Nowy Sącz już wiemy, buduje się, dzisiaj jest 6, to do dzisiaj było składanie uzupełniających dokumentów przez firmy, które chcą wybudować ten ośrodek. W przyszłym tygodniu ma być podpisana już umowa na budowę, a więc myślę, że końcem miesiąca września budowa ruszy. Natomiast Limanowo musieliśmy wzmocnić troszeczkę, przyspieszyć tam działanie, bo tam trochę nam buksowało i też są dobre wiadomości. Centrum Krwiodawstwa Limanowej, jak wszystko dobrze pójdzie, też pójdzie z kopyta do przodu w rejonach miesiąca października. PSP w Nowym Sączu ruszyła projektowanie tej nowej siedziby na Węgierskiej, tam wszystko będzie zburzone, szkoła aspirantów i wszystko będzie nowe, piękne budynki. Już jesteśmy po przetargu, wykonawca wykonuje dokumentację. Wczoraj oczywiście nowa komenda jeszcze policji, tylko Nowy Sącz Centrum będzie budowała na Tarnowskiej. Państwo wiecie, a wczoraj była specjalna uroczystość. Nie mogliśmy na niej być, niestety inne obowiązki nam uniemożliwiły, ale pan komendant wojewódzki wczoraj wprowadził do Nowego Sącza 45 funkcjonariuszy z OW, obwodów operacyjnych policji. W Nowym Sączu będzie docelowo służyło 100, w Zakopanem będzie 200. To są specjalne, wzmocnione oddziały, które są prewencyjne. I moi drodzy Państwo, mamy do końca przyszłego roku będziemy mieć 100 nowych policjantów w Nowym Sączu. Wzmocnioną jednostkę o tę setkę. A co najważniejsze, jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku wbijemy też łopatę pod budowę nowego komisariatu, przepraszam, bo to nomenklaturalnie to jest komisariat, Nowy Sąd Centrum na ulicy Tarnowskiej. No cóż, jakoś radykalnie wzrosła liczba przestępstw, że potrzeba aż nowych policjantów, czy to jest... Przepraszam, ale może zaprosić pana Okej, dobrze. Moi drodzy Państwo, nie odpowiadając na to pytanie pana redaktora, wzmacniamy policję, wzmacniamy ich szeregi, odbudowujemy komisariaty, posterunki. Policjanci zostali rozproszeni po tych komisariatach, więc też potrzebowaliśmy większej liczby policjantów interwencyjnych do ochrony społecznej, a więc moi drodzy Państwo, tak, potrzebujemy tych policjantów. I kończę, idąc pomału, już zamykając te tematy. W ostatnim czasie na naszym terenie było wiele wspaniałych uroczystości. Tutaj pozdrowienia dla OSP. 75 lat oczywiście Podrzecze, 85 Czarny Potok, 100 lat Gołkowice ostatnio. Były też smutne okazje, jak śmierć szefa OSP struktur naszego prezesa w Starym Sączu, Antoniego Piętki, który będzie niepowetowaną stratą, ale tak jak mówię, no w chwilach smutku są też te chwile radości i na pewno będziemy mieć w pamięci takie osoby jak Antoni Piętka, który jest wyjątkową osobą. Był i będzie zawsze dla nas wyjątkową osobą. No ale tak kończąc, moi drodzy Państwo, dzisiejszą konferencję, też w ostatni weekend odbyło się coś wyjątkowego, coś historycznego. Pierwsze małopolskie spotkania regionalne w Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli też zwane pierwszą pielgrzymką Lachów i Górali, między innymi, ale także i Krakowiaków, którzy się pojawili, Pogórzan. Moi drodzy Państwo, rewelacyjne, przepiękne wydarzenie. 600 osób w strojach regionalnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ciekawostka jest taka, Patryk Rutkowski to wygrzebał jako wspaniały etnograf, że ostatni raz pielgrzymka w paradnych strojach lachowskich u Matki Bożej Kalwaryjskiej była w 1904 roku. Czyli po 118 latach Lachy w paradnych strojach przyjechali z pielgrzymką do Matki Bożej Kalwaryjskiej, z góralami, z innymi regionami. I moi drodzy Państwo, już zapowiadam, ksiądz arcybiskup Jędraszewski, który był zachwycony tymi występami, tą atmosferą, bazylika była w pełni wypełniona. A więc, moi drodzy Państwo, już zapowiadamy, że w przyszłym roku 27 sierpnia o godzinie 11 w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie drugie małopolskie spotkanie regionalne, na które tym razem zaprosimy całą Małopolskę i wszystkie grupy regionalne, które na terenie Małopolski funkcjonują, a jest ich 19. A więc, moi drodzy Państwo, nie przedłużając, ponieważ się rozgadaliśmy na istotne tematy, ważne tematy, które budzą dużo kontrowersji, ale jednak są ważne dla Państwa, obywateli. Moi drodzy Państwo, przepraszam może czasami za moją bezpośredniość,
ale uczciwość w przekazie i szczerość to według mnie jest podstawa funkcjonowania, ale co najważniejsze, bądźmy razem, nie dajmy się podzielić, nie panikujmy, wszystko będzie w porządku i ponad jakiegokolwiek podziałami budujmy Polskę, budujmy jej bezpieczeństwo. I moi drodzy Państwo, proszę Was, nie dajmy się skłócić, nie dajmy się ponieść jakiejś panice, wszystko będzie w porządku. Dziękuję serdecznie. To jedno pytanie, jeśli Pan pozwoli. Czy to prawda, że na siedzibę tego Wydziału Lekarskiego PWSZ typowane jest, być może już decyzje zapadły, te obiekty w Dąbrowej, w których miało powstać Centrum Kultury Dziedzictwa Niematerialnego? Moi drodzy Państwo, faktycznie Centrum Dziedzictwa Niematerialnego, które miało powstać w Dąbrowej, było zupełnie nieprzygotowane i w ogóle ten projekt był jakoś wisiał w przestrzeni publicznej, ale po prostu był w powijakach. Pan marszałek go przyspieszył, zdobył środki finansowe unijne na jego realizację. To jest kwota prawie ponad 30 milionów złotych. Ten Instytut Kultury Niematerialnej, ponieważ my patrzymy jako Sokół jest instytucją małopolską, na całą Małopolskę, ale już dodaję, został przeniesiony do Ludzimierza, bo tam buduje się potężny ośrodek też w Związku Podhalan, remont, ale także budowa tego ośrodku kultury niematerialnej. I to ma swoje uzasadnienie merytoryczne, historyczne, jakiekolwiek inne. Ale tak, te tereny pan marszałek podjął decyzję, że jeżeli uda nam się wydział lekarski utworzyć, to podejmiemy starania. Pan marszałek zdecydował się, że przekaże całe tereny Dąbrowej pod potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale także szpitala w Nowym Sączu, żeby wybudować tam, oczywiście z biegiem czasu, nie w pierwszym czy drugim roku, bo trzeba środki unijne, trzeba to wszystko zaplanować, ale będziemy się starać tam budować nowy wydział lekarski, ale także i te wydziały szpitala, które będą potrzebne, choćby na przykład psychiatrię, psychologię, tą opiekę psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób starszych, więc ten ośrodek tam będzie ośrodkiem medycznym. Zresztą przypominam Państwu, że w testamencie ta osoba, która darowała dla szpitala tą przestrzeń, zaszczegła sobie, że ma tam odbywać się działalność medyczna, szpitalna. A więc w ogóle próbował zlokalizowania tam Instytutu Kultury było dla mnie łamaniem woli testamentu, który był zostawiony. No, dziwnym trafem testament w pewnym czasie zaginął. Choć wiele osób go widziało, może świadczyć, nagle dziwnym trafem w procesie dzisiaj go trudno znaleźć. Ale moi drodzy Państwo, tak w życiu bywa, że różne rzeczy giną, a wszystko idzie do przodu, są dobre, lepsze pomysły, a więc tak, dziękujemy panu marszałkowi, który ma pełne serce dla naszego regionu, który rozwija go równomiernie, równocennie, bo wszyscy jesteśmy Polakami, Małopolanami, wszyscy jesteśmy po prostu ze sobą równi. A więc dziękuję serdecznie Państwu, jeszcze wszystkiego dobrego.